Rzeczpospolita obojga narodów. Nie jest to określenie precyzyjne. W rzeczywistości właściwszą byłaby nazwa Rzeczpospolita wielu narodów. Tworzyli ją bowiem nie tylko przodkowie współczesnych Polaków i Litwinów, lecz także Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Łotyszy czy Estończyków. My, Polacy, często lubimy przywłaszczać sobie dawną Rzeczpospolitą. Naturalnie faktem jest, że fundamentem tego kraju była korona Królestwa Polskiego, ze swoją bogatą tradycją i złożoną kulturą polityczną. Etnicznie polskie ziemie i ich mieszkańcy stanowiły jednak tylko element dużo większej układanki. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o strukturze etnicznej obywateli dawnej Rzeczpospolitej. Przede wszystkim zaś o tym, jak bardzo różniło się postrzeganie tożsamości narodowej w dobie staropolskiej i jak bardzo dzisiejsze łatki nie przystają do ówczesnych realiów. Tłem dla naszych rozważań będą miejsca związane z pruskim rodem Wejherów, wiernych stronników królewskich, oddanych obywateli Rzeczpospolitej, posługujących się nienaganną polszczyzną i hołdujących polskim wzorcom kulturowym, a przy tym wszystkim określających się mianem Niemców. Przykład Wejherów posłuży nam do tego, aby pokazać, jak duży błąd popełniamy, próbując patrzeć na dawną Rzeczpospolitą przez pryzmat współczesnych państw i kultur narodowych. Jest to o tyle ważne, że pozwala zrozumieć, jak wielką bzdurą jest stawianie tez o rzekomej dominacji polskich panów nad ruskim ludem, czy kolonizacji Ukrainy przez Polaków w dobie wczesnonowożytnej. W powszechnej narracji zwykło się utożsamiać szlachtę dawnej Rzeczpospolitej z etnicznymi Polakami. Duża w tym zasługa ideologii marksistowskiej i komunistycznej, która wykorzystywała motyw polskiego pana w swojej klasowej propagandzie. Prawda jest jednak o wiele bardziej skomplikowana. W rzeczywistości ani szlachta dawnej Rzeczpospolitej nie składała się wyłącznie z etnicznych Polaków, ani Rzeczpospolitej nie powinniśmy postrzegać jako Polski w dzisiejszym rozumieniu. Bardzo dobrze pokazują to dane demograficzne. Choć trzeba je przyjmować z dużą rezerwą, to można założyć, że w chwili powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1569 roku szlachta etnicznie polska stanowiła tylko około 50% stanu. Kolejne 40% stanowiła szlachta pochodzenia litewsko-ruskiego. 10% Prusacy, Inflantczycy i inni. W wyniku rozszerzenia się granic kraju na wschód i południe, w połowie XVII wieku etniczni Polacy stanowili już tylko 40% całości stanu. Ludność etnicznego pochodzenia innego niż polskie stanowiła aż 60%. Jednocześnie zwarte osadnictwo etnicznych Polaków występowało na obszarze zaledwie 20% powierzchni całego kraju. Choć dane te mogą być interesujące z dzisiejszego punktu widzenia, wszak dzięki nim możemy spierać się z Białorusinami, Litwinami czy Ukraińcami, czyja bardziej była pierwsza Rzeczpospolita, to dla naszych przodków przynależność etniczna nie była aż tak istotna jak dla nas. Choć oczywiście miała pewne znaczenie. O wiele ważniejsza była przynależność do stanu szlacheckiego. W ówczesnym rozumieniu naród tworzyła bowiem wyłącznie szlachta. Przeciętny szlachcic, dajmy na to Wielkopolanin, czuł większą więź z ruskim szlachcicem spod Kijowa niż chłopem spod Poznania, choć ten ostatni posługiwał się tym samym językiem i wywodził się z tej samej ziemi. Szlachtę łączyła nie wspólnota języka czy pochodzenia, a wyznawanych wartości społecznych. Te ostatnie dotyczyły oczywiście przede wszystkim przywilejów stanowych i demokratycznej organizacji państwa. Szlachta Rzeczpospolitej mówiła różnymi językami, mieszkała w bardzo odległych miejscach, wyznawała różną wiarę, należała do różnych grup etnicznych. Łączyła ją jednak wspólnota polityczna. Taką organizację państwa badacze nazywają narodem politycznym, zbudowanym na bazie pewnej umowy społecznej, a nie więzach krwi czy wspólnocie języka. Dawną Rzeczpospolitą tworzyło więc wiele grup etnicznych.
Poza Polakami z Wielkopolski, Małopolski czy Kujaw, członkami narodu politycznego byli także Litwini, Rusini, Inflantczycy czy Prusacy, zwani zwykle Niemcami. Można też było znaleźć w tym gronie Francuzów, Tatarów czy Szkotów. A żeby było jeszcze trudniej, każda z tych grup etnicznych była dodatkowo złożona na swój własny sposób. Za przykład weźmy etnicznych Polaków. Między przeciętnym Wielkopolaninem a Małopolaninem istniały wyraźne różnice kulturowe. Także Mazurzy w wielu źródłach byli wyróżniani jako odrębna grupa, wciąż mocno przywiązana do tradycji księstwa mazowieckiego. Do tego dochodziła ludność pogranicza, na przykład południowych części Prus Królewskich, gdzie mieszały się wpływy tzw. kultury niemieckiej i wielkopolskiej. To dodatkowo pogłębiało różnice. Jeszcze bardziej skomplikowane były podziały w grupie litewsko-ruskiej. Pod względem przynależności etnicznej Rzeczpospolita była więc jedną wielką mieszanką społeczną i bardzo daleko było jej do tego, co znamy dzisiaj. Współcześnie Polska jest państwem narodowym, a nasza tożsamość jest z grubsza unitarna. Różnice między Polakiem z Pomorza a Polakiem z Podkarpacia, choć istnieją, są raczej drobne. Tożsamość staropolska, w przeciwieństwie do współczesnej polskości po Jałcie, była tożsamością złożoną, hybrydalną i wielostopniową. W jej obrębie przenikały się, łączyły i układały hierarchiczne wymiary polityczne, stanowe, etniczne, regionalne czy religijne. Z perspektywy współczesnego państwa narodowego ta złożona tożsamościowa konstrukcja może wydawać się czymś zbyt skomplikowanym, a nawet nielogicznym. Jednak dla naszych przodków była rzeczą całkiem naturalną, co nie znaczy, że bezproblemową. Jeszcze inaczej tę złożoność naświetla profesor Urszula Augustyniak, wprowadzając pojęcie Polaka w sensie państwowym, które należy omówić osobno. Narody Rzeczypospolitej rozróżniano na trzech poziomach, które funkcjonowały w świadomości społecznej, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Państwowym, obywatele Rzeczypospolitej, Polacy w sensie państwowym, etniczno-historycznym, Rusini i terytorialnym, mieszkańcy prowincji, Polacy, Litwini, Rusacy, Prusowie, Mazowszanie. Zdaniem większości historyków w Rzeczypospolitej zwracano raczej uwagę na różnice między ziemiami wynikające z ich tradycji historycznej niż na odmienność etniczną. Mówiono o Prusakach, Litwinach czy Żmudzinach, niezależnie od tego, jakim językiem się posługiwali. Kim byli owi Polacy w sensie państwowym? Wykorzystywanie rzeczowników Polak, Polska czy przymiotnika Polski miało dawniej podwójne znaczenie. W pierwszym przypadku mianem Polaka określano każdego członka narodu politycznego, nawet niemieckiego czy ruskiego pochodzenia. W tym sensie Janusz Radziwiłł czy Jeremi Wiśniewiecki, mimo swojego pochodzenia, mogli być nazwani polską szlachtą, w znaczeniu obywateli Rzeczpospolitej. Szlachta ruska, żyjąca na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej obojga narodów, zwykła zresztą używać powiedzenia gente rutenus natione polonus, z pochodzenia Rusin, z narodowości Polak. Nie oznacza to jednak, że szlachcic, który określał się w ten sposób, uważał się za etnicznego Polaka. W drugim przypadku tych samych określeń używano w sposób, który przypomina dzisiejszy, mając na myśli koroniarza, czyli mieszkańca dawnych ziem koronnych. Polskość miała więc dwa wymiary – szeroki, kulturowy i węższy, etniczny. Choć Rzeczpospolita była państwem wielu narodów i etniczni Polacy stanowili jedynie jego część, to właśnie korona Królestwa Polskiego była fundamentem, na którym zbudowano kulturę polityczną i społeczną całego kraju. To dlatego obca etnicznie szlachta często dobrowolnie przyjmowała idący z ziem koronnych język, kulturę łacińską czy religię katolicką i określała się Polakami, ale w znaczeniu politycznym i kulturowym. To zjawisko określa się czasem nieprecyzyjnie mianem polonizacji szlachty. Przyjmowanie kodu kulturowego z korony nie było jednak równoznaczne z przemianą w etnicznego Polaka. Co dobrze widać w przypadku chociażby Ludwika Wejhera. Posłuchajcie jego słów, skreślonych w 1648 roku do Bohdana Chmielnickiego, w odpowiedzi na żądanie poddania Zamościa. A my, lubo, nie naród polski, aleśmy synowie tej Rzeczypospolitej.
jako Prusacy, Inflantczykowie, Kurlandczykowie, ale osobliwie ja, Weyer, pułkownik nad ludem cudzoziemskim jestem i synem Rzeczypospolitej i senatorem, kasztelanem elbińskim. Ludwik Weyher mówił i pisał po polsku. Był mieszkańcem Prus Królewskich w trzecim pokoleniu. Jego ród od ponad pół wieku służył polskim królom. Dzisiaj powiedzielibyśmy Polak z niemieckimi korzeniami. A mimo to on sam wyraźnie oddzielał się od etnicznych Polaków, jednocześnie podkreślając przywiązanie do polskości kulturowej. Echo podobnego myślenia możemy odnaleźć w wymownym kazaniu jezuity Jakuba Olszewskiego z 1645 roku. Toż właśnie o Królestwie Polskim mówić się może, jest ptak pstry, wszystek farbowany. Takież rozmaitości narodów, Polacy, Litwa, Ruś, Mazowszanie, Żmudź, Prusowie, takież rozmaitości stanów, senatorowie, szlachta, lud pospolity. Takież rozmaitości wiar, katolicy, a ci już łacińscy, już greccy, są zborowi, sasowie, odszczepieńcy. Jednym z największych błędów, jakie możemy popełnić, jest więc patrzenie na obywateli Rzeczpospolitej z perspektywy współczesnych państw narodowych. A właśnie taki błąd popełniają publicyści mówiący na przykład o kolonizacji Ukrainy przez Polaków w XVII wieku. Przyjrzyjmy się zresztą temu przykładowi. Jeżeli przyjmiemy, że jednym z kolonizatorów był słynny Jeremi Wiśniewiecki, to szybko okaże się, że choć był szlachcicem Rzeczpospolitej, katolikiem neofitą, to był także Rusinem, któremu pod względem etnicznym, pod wieloma względami, bliżej było współczesnym Ukraińcom i Białorusinom. Jeżeli chcielibyśmy brnąć w takie ahistoryczne narracje, to możemy równie dobrze przyjąć, że powstanie Chmielnickiego było w istocie ukraińską wojną domową, w której jeden szlachcic ruskiej krwi, Bohdan Chmielnicki, bił się z innym szlachcicem ruskiej krwi, wspomnianym Wiśniowieckim. To oczywiście duże uproszczenie i absurd, ale dobrze pokazuje, jak można manipulować historią dawnej Rzeczpospolitej poprzez nakładanie na nią narodowych łatek. Niestety, w podobny sposób posługiwano się nią zarówno dawniej, jak i współcześnie. Z jednej strony mowa o polskich panach ciemiężących lud ruski. Tymi polskimi panami są zaś ostrogscy, zasławscy czy wiśniowieccy, czyli szlachta etnicznie ruska. Z drugiej mowa o Januszu Radziwile jako zdrajcy Polski, podczas gdy on sam był przecież potomkiem rodu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dla naszych przodków te wszystkie różnice nie miały aż takiego znaczenia. Dzisiaj zaś warto mieć świadomość, że pojęcie tożsamości narodowej w okresie wczesno-nowożytnym było zupełnie odmienne od tego współczesnego. Na tyle odmienne, że staje się często łatwym łupem wszelkiej maści propagandystów. A teraz przyjrzyjmy się wspomnianemu już rodowi Weycherów, szczególnie mi bliskiemu ze względu na moje miejsce zamieszkania. Protoplastą tego pruskiego rodu był Ernest Weycher, niemiecki szlachcic, protestant wywodzący się z ziemi lęborsko-bytowskiej, który w XVI wieku zaciągnął się na służbę polskiego króla Zygmunta Augusta. Uczestniczył on w wojnach Stefana Batorego. Za swoje zasługi mianowano go starostą puckim. Osiadł więc w Prusach Królewskich, stając się obywatelem Rzeczpospolitej obojga narodów. U schyłku życia dokonał nawet konwersji na katolicyzm pod wpływem swojej żony Anny Morteńskiej i samego Piotra Skargi. W ten sposób etniczny Niemiec stał się polskim szlachcicem. Jego synowie, m.in. Jan i Melchior Weycherowie, służyli wiernie kolejnemu królowi, Zygmuntowi III Wazie, biorąc udział w wielu wojnach, jakie toczył nasz kraj. Pod tym względem szczególnie zasłużyli się Rzeczpospolitej także przedstawiciele trzeciego pokolenia, Jakub i Ludwik Weycherowie. Pełnili oni ważne funkcje polityczne. Byli kasztelanami i wojewodami. Jakub zasłużył się w wyprawie smoleńskiej Władysława IV. Po jego śmierci wraz z Ludwikiem pozostali wierni Janowi Kazimierzowi. Ludwik bronił Zamościa przed Chmielnickim. Potem razem z Jakubem walczyli pod Beresteczkiem. Obaj zmarli w czasie potopu, podczas którego bronili Prus Królewskich i Wielkopolski przed Szwedami. Weycherowie byli katolikami. Posługiwali się łaciną, niemczyzną i polszczyzną. Byli oddani Rzeczpospolitej i kolejnym królom. Równolegle otwarcie nazywali się Niemcami. Hołdowali niemieckim rozwiązaniom militarnym. Skoligaceni byli ze śląskim rodem Szawgoczów, a druga gałąź rodowa żyła po sąsiedzku w ziemi lęborsko-bytowskiej.
Jak więc my powinniśmy dzisiaj nazywać Wejherów? Jak koniec polskich, Chodkiewiczów czy Żółkiewskich? Polakami, Niemcami, Rusinami, a może obywatelami Rzeczpospolitej? Gdy zapomnimy o współczesnych narodowościowych łatkach, szybko dojdziemy do wniosku, że pasują do nich wszystkie te określenia i wcale się nie wykluczają. Dawna Rzeczpospolita nie była współczesną Polską, Ukrainą czy Białorusią, a jej obywateli nie można określać według kryteriów współczesnych państw narodowych. Rzeczpospolita była wielonarodowa, a więc z jej dziedzictwa może w równym stopniu czerpać dzisiaj wiele narodów. My natomiast, jako potomkowie koroniarzy, powinniśmy tylko do tego zachęcać. W dzisiejszym materiale celowo pominąłem jeszcze jeden bardzo istotny element. Istnienie mitu sarmackiego, który dodatkowo spajał stan szlachecki z różnych stron Rzeczpospolitej, ponad różnicami związanymi z pochodzeniem, wyznawaną religią czy obyczajami regionalnymi. Na czym polegało oparte na legendzie przeświadczenie o wspólnym sarmackim pochodzeniu panów braci, opowiem jednak w kolejnym materiale z serii Encyklopedia Staropolska. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, a także wspierania mnie za pośrednictwem portalu YouTube, Patronite oraz wpłat bezpośrednich. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!